Jeśli można skorzystać, że Państwo są na sali, chciałbym się zapytać, bo jest na świecie taka tendencja teraz, żeby traktować rodziców równo i w miarę proporcjonalnie przyznawać czasy rodzicom. Floryda wprowadziła, nie wiem czy Państwo się zapoznają z trendami na świecie, nawet taki nakaz w 2008, 1 października, Włochy wprowadziły to w marcu 2006, że dziecko ma mieć równoważne jakby proporcje czasu, jaki spędza z obojgiem rodziców, dopóki któreś z zachowań rodziców nie zagraża jego bezpieczeństwu. I mam pytanie, czy Państwo jakby podzielają ten trend i my, czy nie my próbujemy tutaj zastąpić Boga w Państwa osobach, który będzie decydował, ile dziecko z którym rodzicem ma spędzać, czy Państwo się czują właśnie w roli Boga, czy może powinniśmy pójść tendencją światową i tym rodzicom dać im skorzystać z tego naturalnego prawa i wychować własne dzieci oraz dzieciom dać skorzystać z naturalnego prawa do bycia wychowywanym przez swoich rodziców. Orzecznicy bardzo chętnie sięgali do najprostszych w stosowaniu tego typu narzędzi. Rysunku rodziny, testu drzewa kocha, czy zdań niedokończonych Żelazowskich. Jednym z najczęściej aplikowanych był szybki i łatwy test rysunku rodziny, na podstawie którego diagnozowano na przykład stopień więzi emocjonalnych łączących dziecko z rodzicem. W kilku przypadkach wykorzystano test kolorów Lüschera. Metodę tę na naszym podręczniku psychologii, chciałam to podkreślić, wydaną przez profesora Dolińskiego i Strelała, zaliczono do narzędzi zdyskredytowanych. Mimo tego nadal pojawia się ta metoda w diagnostyce. Jednym słowem, bieglini zapoznają się z najnowszą literaturą przedmiotu. To dwie metody, w których jest w ogóle wspomniane, że jest jakaś normalizacja czy jakaś trafność. Była to metoda drzewa kocha i metoda niedokończonych zdań Rottera. Mówimy o tym, które są wpisane w katalogu jako mające jakiekolwiek zrobione normy. Czyli jest cień szansy, że są słuszne. Czyli jest inaczej. Są to, a jak wiadomo, żeby używać jakiejś metody w orzecznictwie, to musi być nie dość, że zrobiona, to jeszcze zrobiona w danej dziedzinie. Nie można rozpatrywać sprawy RODK w oderwaniu od orzecznictwa sądowego. RODK funkcjonuje w ramach procedury cywilnej. W związku z tym, ponieważ procedura cywilna, jest tu wielu prawników, wiemy o tym, mówi w przepisie dotyczącym postępowania dowodowego, jeżeli istnieje potrzeba zasięgnięcia informacji specjalnych, wiadomości specjalnych, wtedy sąd przeprowadza dowód z opinii biegłego bądź instytutu. W praktyce to RODK wydaje wyrok, nie sąd. Jeżeli chodzi o przepisy międzynarodowe, artykuł 9 Konwencji o prawach dziecka. Państwa strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli. No więc jeżeli ojciec dostaje kontakt raz na 2 tygodnie, no to jest to złamanie tego przepisu. Państwa strony podejmą wszelkie możliwe starania do pełnego uznania zasady, że oboje rodzice podnoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Wspólna odpowiedzialność, nawet jeżeli w roku rozwodowym jest orzeczona wspólna władza rodzicielska, ojciec jest 4 godziny w tygodniu, matka pozostałą część. Jaka jest wspólna odpowiedzialność? Kolejny przepis naruszony. Pomówień na dokument mający znaczenie prawne i wiążący postępowanie sądowe. Dlaczego mówię o pomówieniach? Ponieważ właściwie już mało której sprawie rozwodowej się stają coraz bardziej brudne. I w mało której sprawie rozwodowej nie padają pomówienia o pedofilię, o przemoc na wszelakich poziomach. Pomówienie jest przestępstwem.
ściga nam oczywiście oskarżenia prywatnego i niemniej, jako, jeżeli zostanie udowodnione w postępowaniu karnym, jest to przestępstwo. Niemniej, te pomówienia przedstawione do Rodeka, jak słyszeliśmy, są uznawane przez Rodeki za fakt i następnie na ich podstawie są wydawane opinie. Czyli jest to zamiana pomówienia, zamiana przestępstwa, można powiedzieć, na dokument mający znaczenie prawne. Proszę Państwa, w KPC nie ma przepisów, zero przepisów. Tak samo w KPC, w Konstytucji, we wspomnianych przeze mnie konwencjach międzynarodowych, w kodeksie rodzinnym. Proszę mi wskazać chociaż jeden przepis, który dałby matce więcej praw niż ojcu. Nie ma. Nie ma takich przepisów. Zatem nic. Jest rzeczywiście formalnie, systemowo totalna równość między małżonkami. A jak to się dzieje, że jak widzieliśmy, w 90% matki dostają opiekę nad dzieckiem. Otóż właśnie tą furtką, która pozwala na ominięcie prawa, są właśnie rodeki. Czyli sąd stwierdza, że istnieje konieczne zasięgnięcie wiadomości specjalnych, jest wydawana opinia i już nie ma równości wobec prawa. A opowiem Państwu o kilku takich może przykładach ciekawych. Przychodzi do mnie klient po rozwodzie, mówi, że alimenty mu kilkakrotnie podwyższono oczywiście. W końcu nie mógł tych alimentów płacić, wyjechał do Anglii, żeby pracować jako kucharz. Matka mieszka chyba drugim kochankiem z rzędów, z dzieckiem. No i on chciałby z tym dzieckiem się widywać raz na dwa tygodnie, jak przylatuje za nim. Wstaje pełnomocniczka, matki mówi, no nie, ja, w takim mieszkaniu to jest niemożliwe. On mówi, w jakim mieszkaniu? Przecież strony przed rozwodem mieszkały w tym mieszkaniu. Tam jest tylko jedna łazienka. Proszę o Rodeka. No to sędzia mówi, no tak, rzeczywiście trzeba Rodeka powołać. Oczywiście zgłosiłem zastrzeżenie do protokołu, że można się go powołać na to w drugiej instancji, a ta druga instancja to jest osobny temat w ogóle. Wracam, świetnie było panie mecenasie, bardzo miłe panie. Miłe, coś mi się na nie wydawało nieprawdopodobne, ale myślę sobie, no zobaczymy, co będzie. Dzwoni do mnie po dwóch tygodniach. Jakiś absurd, to nie ja napisałem, że jestem alkoholikiem. Ale przecież w jaki sposób alkoholik? Przecież ja nie piję wolno alkoholu. A czy coś pan mówi na temat alkoholu? No tak, no, wypytywały się mnie, no to mówiłem właśnie, że jestem kucharzem, że przy baraninie to należy dodać takiego wina, przy wodniu takiego. To jest śmieszne, to człowiek nie może się widzieć normalnie z córką, chodzi do żony, tam jest podobno traktowane. Powódka. Jej mecenaska 5. Przedstawicielka feministek organizacji społecznej 6 i 3 koleżanki z pracy jako świadkowie na okoliczność, oczywiście tam wszystko w budżecie, można myśleć. Czy w takich warunkach można przeprowadzić rzetelną rozprawę? Artykuł 233. Kto jako biegły rzeczoznawca lub tłumacz przedstawia fałszywą opinię lub mając służyć za dowód w postępowaniu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.